Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Dzisiejsze spotkanie jest związane z mobbingowaniem pracowników na terenie Wałbrzycha i okolic. Ma to oczywiście związek z sytuacją na rynku pracy. To znaczy pracodawcy rzeczywiście uważają, że przy tak słabym rynku pracy po prostu zwyczajnie im wszystko wolno. Posługują się wszelkimi możliwymi sposobami, żeby pracowników dręczyć. Od wulgaryzmów, które padają z ich strony, po systematyczne, codzienne przypominanie, że na Państwa miejsce czekali 5-10 osób. I w związku z tym, że rzeczywiście w Wałbrzychu zaczyna się taki duży problem, ja Państwu powiem o działaniach, które już podjęłam. Na tapecie u posłanki Prawa i Sprawiedliwości znalazło się m.in. uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Rzeczywiście przez kilka miesięcy pracownicy przychodzili, pokazywali, jak funkcjonuje to uzdrowisko. Od zwolnień, prawda, i przyjmowania koleżanek i kolegów niestety z Platformy Obywatelskiej po właśnie mobbingowanie. Szczególną postacią jest pani dyrektor biura, pani poseł Brzygłockiej, ponieważ bywamy na tych samych spotkaniach w godzinach dopołudniowych. To znaczy, jeżeli pani poseł nie może, jej dyrektor biura, pracownica uzdrowiska Szczawna-Zdrój również jest w godzinach pracy na tych spotkaniach i rzeczywiście to już zaczyna być problematyczne. Ponadto posłanka Zalewska, jak to sama mówi, popełniła pismo do ministra skarbu w sprawie rzekomych nieprawidłowości w uzdrowisku. W czasie kontroli wyszły kolejne rzeczy i Państwowa Inspekcja Pracy rozszerzyła jeszcze swoją kontrolę. W związku z tym ja nie ukrywam, że proszę pana ministra o kilka kwestii. Niestety musi to mieć formę zapytania, pozwolę sobie tylko Państwu przeczytać. Czy ministerstwo jest na bieżąco informowane o sytuacji przedstawionej spółki? Czy docierały do resortu jakiekolwiek niepokojące sygnały zgłaszane przez pracowników? Jeśli tak, to czy ministerstwo w jakikolwiek sposób na nie zareagowało? Czy pan minister wiedział o przeprowadzonych kontrolach w uzdrowisku i zaniedbaniach ze strony prezesa uzdrowiska? Czy ministerstwo jako główny akcjonariusz ma możliwość podjęcia zdecydowanej interwencji w opisywanej sprawie? Jeśli tak, to jak może ona wyglądać i kiedy można się jej spodziewać? Czy ministerstwo zamierza wobec potwierdzonych zarzutów wyciągnąć odpowiednie konsekwencje wobec prezesa wskazanego uzdrowiska bądź kadry zarządzającej odpowiedzialnej za powstałą sytuację? Posłanka w ramach swoich kompetencji może zawsze zwrócić się z zapytaniem czy interpelacją w każdej nurtującej społeczeństwo sprawie. A jeśli sprawy dotyczą na przykład wyborców, to u każdego posła można zauważyć wzmożone działania. Gorzej, jeśli posłowie czynią to z politycznych pobudek. A tu zauważyć można m.in. rywalizację między posłankami dwóch ugrupowań. Tak czy inaczej działo się tak od zawsze. Ważne, by choćby cokolwiek na tym skorzystali sami wyborcy. O możliwościach podwyższenia sobie emerytury, waloryzacji świadczeń oraz dostosowaniu się placówki do nowych czasów i potrzeb klientów mówili przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie w PWSZ poprowadził dyrektor Wałbrzyskiego Oddziału ZUS Jerzy Gajos. Szef Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opowiadał o nowych możliwościach kontaktu z placówką za pomocą internetu i specjalnego portalu elektronicznego. Mówił również o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych, reformie emerytalnej, obliczaniu świadczeń na nowych i starych zasadach oraz strategii rozwoju zakładu. Możemy tym ludziom tylko przekazać po raz kolejny informacje w momencie, kiedy czegoś nie rozumieją. I w zasadzie to są w większości indywidualne sprawy. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby im również powiedzieć, by byli sojusznikami tezy, pracujcie dłużej, bo przyszłe emerytury będą bardzo niskie, jeżeli będziecie pracowali krótko. Nie dajcie się oszukiwać pracą na czarno, bo wtedy będziecie musieli szukać pieniędzy u bliskich. To mogę im powiedzieć, bo to, jak są dziadkami czy babciami, to powinni wiedzieć, rozmawiając ze swoimi bliskimi.
Odbiorcami wykładu byli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli w dużej mierze osoby emerytowane, które są świadczeniobiorcami dla Wałbrzyskiego Zakładu. Po spotkaniu istniała możliwość indywidualnych rozmów z przedstawicielami ZUS oraz nawiązania kontaktu drogą mailową. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha zdecydowano o terminie wyborów na kolejną kadencję. Wybory są ogłaszane na, już wspomniałem, 4-letnią kadencję. Wyboru dokonuje komisja, wybory dokonują mieszkańcy, wybory przeprowadza komisja wyborcza ustanowiona przez prezydenta miasta Wałbrzycha. W uchwale Państwo mają wskazany kalendarz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów, w których pierwszą z czynności jest ustanowienie komisji przez Pana Prezydenta. Kończy się oczywiście na 7 kwietnia zaproponowany przez nas termin przeprowadzenia tych wyborów. Następnymi czynnościami komisji wyborczych jest zarejestrowanie kandydatów, przygotowanie i wydrukowanie kart do głosowania. No i w dniu wyborczym 7 kwietnia przeprowadzenie tych wyborów do Rad Wspólnot Samorządowych. 4 kwietnia upływa kadencja Rad Wspólnot Samorządowych. W związku z tym Rada Miejska uchwaliła na 7 kwietnia wybory do Rad Wspólnot Samorządowych. Rady będą, Ryszard Nowak też chciałby wystąpić. Jest to 11 wspólnot i w dniu dzisiejszym głosowanie pokazało to, że radni miasta Wałbrzycha część władzy samorządowej przekazali na najniższy szczebel, z czego się cieszę, bo jednak te rady sprawdziły się w tej kadencji i będą pokazywać, że potrafią z samorządnością coś zrobić dobrego dla lokalnej społeczności, z czego ja się bardzo cieszę i dziękuję radnym, że zagłosowali jednomyślnie i jednogłośnie za powołaniem nowych jednostek pomocniczych, jakie są Rady Wspólnoty Samorządowej w Wałbrzychu. Przypomnijmy, że tzw. RWS-y pełnią funkcję jednostek pomocniczych Urzędu Miasta, gdzie miejscy radni zobligowani są do pełnienia dyżurów, dzięki którym petenci nie muszą już dojeżdżać do biura rady mieszczącego się w ratuszu i ze swoimi problemami mogą udać się właśnie do dyżurujących w radach wspólnot radnych. Chodziły różne plotki, różne takie głosy, plotkom się nie wierzy, miały być pomniejszone, zlikwidowane. Nie wiem, z czego to wynikało, ktoś taką złą koniunkturę napędzał, ale patrząc po swojej wspólnocie, to pracujemy prężnie od godziny 9 do godziny 20. Inne wspólnoty też pracują. Są wspólnoty, które pracują więcej, może troszeczkę mniej, ale to wynika z harmonogramu pracy, bo część ludzi pracuje, część nie pracuje i to wszystko wynika. A wynik, który dzisiaj zobaczyłem na tablicy, 21 za, to jest po prostu dowód na to, że radni chcą tą władzą się dzielić. Sam jestem radny, głosowałem za, żeby po prostu ten najniższy szczebel też docenić, bo w tych ludziach, które są wybierane do jednostek pomocniczych, też ciekawe pomysły drzemią. Ja jestem po prostu zadowolony i dziękuję. Mimo bardzo niskich dotacji wynoszących jedynie 3000 zł rocznie, co daje 270 zł miesięcznie, RWS-u dzięki wsparciu sponsorów w poszczególnych dzielnicach działają prężnie, będąc bardzo ważnym miejscem spotkań społeczności lokalnych. Tych środków na Radę Wspólnot jest bardzo mało, bo to jest 3000 rocznie, więc jak Pan tak podzielimy, to jest około 270 zł miesięcznie, a potrzeb jest bardzo dużo. W tym momencie trzeba pozyskać sponsorów, inaczej się takich też pozyskujemy, żeby można było z tymi mieszkańcami nie tylko na terenie naszej wspólnoty, ale poza terenem korzystać z dobrodziejstw kultury. Mało tego, też są dzieci, bo my nie mówimy tylko o osobach dorosłych, bo Rada Wspólnoty też trafia do dzieci szkolnej, do takiego społeczeństwa. To nie tylko my dorośli, ale też dzieci. To jest tak naprawdę całe lokalne społeczeństwo Piaskowej Góry, Szczawienka i wszystkich innych rad wspólnot samorządowych w Wałbrzychu. Są instytucje, które pobierają na pieniążki za jakieś wyjazdy i tak dalej, natomiast my, społecznicy, staramy się podać dzieciom i dorosłym i służyć nieodpłatnie. I to czynimy, ale przy współpracy darczyńców, sponsorów, i to możemy funkcjonować bardzo dobrze, bo kwota 3000 zł na rok to nie jest powalająca kwota, ale dziękuję Urzędowi Miejskiemu, że mamy telefon, jest światło, mamy opłacony lokal i to są też jakieś koszty. Tutaj mamy szacunek do Urzędu Miejskiego, że pochyla się nad takimi sprawami.
A ja w dniu dzisiejszym jestem dumny z tego, że kolejne 4 lata ktoś będzie mógł pracować społecznie, o ile będzie chciał. No myślę, że w tej Radzie się znajdę i poprowadzę jeszcze raz te 4 lata ku dobremu. Jak mówi jedna z radnych Renata Wierzbicka, RWS-y w dzielnicach są potrzebne i radni powinni mieć obowiązek do pełnienia w nich dyżurów. Przede wszystkim uważam, że te rady wspólnoty to powinny być dla radnych i radnego powinien mieć to obowiązek dyżurowania w takiej radzie wspólnoty. Jak założyliście Państwo, to radni już nie dyżurują w mieście, w ratuszu, jak to kiedyś było i miało to miejsce. Uważam, że radny powinien dyżurować w Radzie Wspólnoty, żeby mieszkaniec z danego okręgu, gdzie radny kandyduje, mógł się z nim spotkać. Czy to w dobrej wierze, czy w złej, czy z dobrymi informacjami, czy złymi, powinien tutaj dyżurować. I te Rady Wspólnot powinny być w każdej jednej dzielnicy. Czy mieszkańcy są zadowoleni? Trudno jest powiedzieć, jeden jest zadowolony, bo pomogliśmy mu, a drugi nie jest zadowolony, bo nie pomogliśmy. To tutaj mogą się tylko i wyłącznie opowiedzieć mieszkańcy. Myślę, że możemy dać w szkołach, jak dzieci wyjeżdżają, to przełożenie tak naprawdę jest różne. Trzeba po prostu wypośrodkować. Nie wszyscy są zadowoleni z wszystkiego, co się dzieje w Wałbrzychu. Radni już zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach, które odbędą się w każdej dzielnicy Wałbrzycha. Zachęcam tak naprawdę wszystkich mieszkańców do tego, żeby w tych wyborach, które teraz będą, do tych rad wspólnot samorządowych, postarali się uczestniczyć, bo tak naprawdę kogo wybierzemy do tych rad wspólnot, to tak będzie wyglądała ta rada wspólnot. Czy ona będzie prężna, czy ona nie będzie prężna, to wszystko zależy od tych osób, które tam się znajdują i jak naprawdę chcą działać dla lokalnej społeczności. Poznawanie obyczajów, historii i zabytków frankofońskich, smaczny poczęstunek i konkurs wiedzy. Tak wyglądał Tydzień Kultury Francuskiej, który miał miejsce w Wałbrzychu. Księgarnia Językowa Polanglo wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zaprosili na obchody uczniów i wychowawców szkół z regionu. Była to również okazja na poznanie podstaw gramatyki i fonetyki języka francuskiego. Bardzo lubię, kiedy uczniowie i nauczyciele przychodzą do księgarni, do miejsca, gdzie nie tylko sprzedajemy książki, ale również promujemy kulturę francuską. Jesteśmy księgarnią edukacyjno-językową, więc taki mamy cel i takie mamy zadanie, żeby do Wałbrzyszan dotrzeć. Goście zaproszeni na obchody mieli okazję wysłuchać prezentacji związanej z kulturą francuską, dowiedzieć się, z czego słyną kraje frankofońskie, poznać zabytki, atrakcje oraz postaci związane z Francją i jej koloniami. Dowiedzieli się również o mnogości dialektów języka francuskiego, który staje się coraz modniejszy w naszym kraju i powoli dogania popularnością angielski i niemiecki. Ten język jest tak samo łatwy lub tak samo trudny, jak każdy inny język. Trzeba mu poświęcić trochę czasu, trzeba go pokochać. Na pewno język angielski na początku wydaje się łatwy, bo jest powszechny, wszędzie go słyszymy. Natomiast ci, którzy mają trochę cierpliwości, którzy nie zrażają się pierwszymi niepowodzeniami, pokochają język francuski. Ils ne sont pas toujours appréciés par les Polonais, parce qu'il y a des escargots et les cuisses de grenouille. Także w Wałbrzychu możemy zaobserwować mocne wpływy kultury frankofońskiej. Po wojnie przyjechało tutaj wielu mieszkańców Francji, którzy musieli dostosować się do nowych realiów. Jednym z nich był pan Robert, który do Wałbrzycha trafił w 1947 roku jako młody chłopiec. Na ulicy, gdzie zostaliśmy umieszczeni, owszem, mieszkanie przyzwoicie, to była ulica Krakowska. Właściwie mieszkali sami Niemcy, jeszcze byli. I dużo Żydów, którzy tutaj, sporo ich było. Natomiast Polaków było bardzo mało, szczególnie tych z Francji. Myśmy właśnie tęsknili za tymi, co można było porozmawiać i w ogóle się czuć inaczej. Bo czuliśmy się bardzo wyobcowani. To właśnie jak długo trwała ta asymilacja, uczenie się języka? O, to trwało dość długo, ale w tym wieku, 15-16, człowiek się uczy szybko i asymiluje, więc z biegiem czasu to przyszła nauka, liceum, prawda, kontakty różne, i ta asymilacja powoli, acz z trudem, następowała. Uczestnicy mogli wykazać się również wiedzą o Francji. W tym celu przeprowadzono konkurs w formie testu z pytaniami zamkniętymi. Nie zapomniano również o ważnym aspekcie kultury francuskiej, czyli kuchni. Goście księgarni językowej zakosztowali zatem w serach, zupie cebulowej oraz ciepłej tarcie z warzywami.
Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.